Cześć, witajcie kochani w kolejnym materiale z cyklu rozmów z przedsiębiorcami, ekspertami w swoich dziedzinach. Dzisiaj naszym gościem jest Ula Kurbiejewska. Cześć Ula. Dzień dobry Arku, witam Cię serdecznie. Super, dzięki Ula za przyjęcie zaproszenia i też za to, że dzisiaj będziemy mogli chwilkę porozmawiać. Mam do Ciebie taką prośbę. Czy mogłabyś powiedzieć kilka słów o sobie, czym się zajmujesz? Więc tak jak już tutaj wspomniałaś, nazywam się Urszula Kurbiejewska i prowadzę agencję nieruchomości White Line Investments. I działamy na rynku polskim i amerykańskim od 2016 roku i specjalizujemy się w sprzedaży nieruchomości na umowach na wyłączność, czyli takich umowach, które dają duże bezpieczeństwo właścicielom, ale są też umowami premium. Super. Ula, ja zazwyczaj rozmawiając z moimi gośćmi, zaczynam tak naprawdę od samego początku, czyli od takiej tak naprawdę podszewki. Jak to tak naprawdę wyglądało? Od czego to się zaczęło? Dzisiaj prowadzisz dużą firmę, biuro nieruchomości, ale chciałem zapytać właśnie, jak wyglądał właśnie ten pierwszy moment, kiedy stwierdziłaś, ok, teraz jest jakiś świetny okres, otwieram teraz własną działalność, swoją firmę i będę działała na własny rachunek. Mój początek z nieruchomościami wcale nie był taki łatwy. Trochę w tej branży znalazłam się przez przypadek, ponieważ w momencie, w którym zakończyłam swoją karierę w branży beauty, stwierdziłam, że może coś nowego, może w sprzedaży, ponieważ w branży beauty byłam odpowiedzialna za pozyskiwanie klientów, za targety, za generowanie sprzedaży i pozyskiwanie nowych klientów. Stwierdziłam, że zostanę w sprzedaży, ale nie do końca wiedziałam, co chciałabym sprzedawać. I moja przyjaciółka Asia powiedziała mi wtedy o swoim koledze, który pracował w nieruchomościach, dobrze zarabiał, odnosił sukcesy, sprzedawał drogie nieruchomości. I ja wtedy stwierdziłam, ok, może spróbuję, czemu nie? I wysłałam CV do kilku agencji nieruchomości. Oczywiście nie wysłałam do tej, w której pracował jej znajomy, nie chciałam pracować gdzieś po znajomości, nie chciałam, żeby ktoś kojarzył, że została mi ta praca w jakiś sposób załatwiona. Więc wysłałam swoje CV do kilku agencji nieruchomości i podjęłam z dużą korporacją współpracę i to było, no już trochę temu, podjęłam z nimi współpracę i byłam bardzo zadowolona z tej pracy. Nieregulowane godziny pracy, wolność, sama decydowałam o tym, kiedy chcę pracować, sama decydowałam o tym, jakie nieruchomości chcę sprzedawać, ile one mogą kosztować, czyli miałam to, czego chcą młodzi ludzie. Tak? Czyli dobrze, pieniądze, bo oczywiście ja zaczęłam sprzedawać nieruchomości drogie, czyli nie musiałam wcale dużo pracować, żeby te dobre pieniądze zarobić. I myślę, że to przekonało mnie do tego, żeby zostać w tej branży. Wolność finansowa, wolność co do godzin pracy, ale też nowe znajomości, które codziennie powstawały. Bo branża nieruchomości to taka branża, w której codziennie poznajesz nowych ludzi. Codziennie masz jakieś prezentacje, codziennie masz jakieś spotkania, więc cały czas otaczają Cię nowi ludzie, ale też każdy dzień wygląda inaczej, bo możesz sprzedawać dwa mieszkania na Mokotowie i ich sprzedaż będzie wyglądała zupełnie inaczej niż dwa pokoje na Wilanowie. Świetnie. Właśnie wspomniałeś o tym, że każdy dzień tak naprawdę jest inny, bo każdego dnia pokazujemy, sprzedajemy inne nieruchomości, poznajemy świetne osoby każdego dnia. I to jest super, ale chciałem zapytać o drugą stronę, o Twoje właśnie wyzwania w branży nieruchomości. Czy mogłabyś się właśnie podzielić takim jednym wyzwaniem albo kilkoma, które zapadły Ci w pamięci? Właśnie takie wyzwanie związane właśnie czy ze sprzedażą nieruchomości, czy też spotkania z klientem, na przykład jeden na jeden. Musisz wiedzieć, że praca z klientem jest bardzo trudna. Klienci, którzy pojawiają się u mnie w firmie, czy kontaktują się z nami i chcą z nami współpracować, mają różny charakter. Więc musimy brać poprawkę na to, że jedni są milsi, drudzy są mniej mili, tak? Więc zawsze powstają jakieś wymagania. Są osoby, które wymagają tego, że chcą, żebyś ich mieszkanie sprzedał drogo, ale są też takie osoby, które chcą, żebyś się nimi zaopiekował, żebyś im wszystko wytłumaczył. Nie zależy im koniecznie na najwyższej cenie za nieruchomość. Chcą mieć tego poczucie bezpieczeństwa, chcą mieć poczucie tego, że są zaopiekowani, chcą mieć Twoje wsparcie. Na przykład, nie wiem, chcą, żebyś był z nimi na każdym kroku i na każdym etapie sprzedaży. U notariusza, w urzędzie, przy przeprowadzce, więc agent nieruchomości poniekąd jest i adwokatem, i psychologiem, i terapeutą, więc ta praca z klientem jest bardzo trudna. I moim zdaniem każdy klient jest
wyzwaniem. Każda nieruchomość będzie wyzwaniem. Ale jeżeli chodzi o takie wyzwania, które ostatnio były w mojej karierze, to na pewno sprzedaż nieruchomości, którą mieliśmy na ulicy Grabałowskiej. Mieszkanie było w stanie deweloperskim, w sprzedaży od 7 lat, w 20 agencjach nieruchomości. Żadna agencja nie znalazła klienta, który byłby w stanie zapłacić tak wygórowaną cenę, za jaką właściciel byłby skłonny sprzedać nieruchomość. I tą transakcję prowadziłam razem z Asią, z naszą agentką, i nieruchomość została sprzedana po 2 tygodniach w naszej agencji, czyli bardzo szybko. I to jest super, bo tak jak właśnie wspomniałeś przed chwilą, no, wiele agencji na tym poległo, a jednak podjęliście się tego wyzwania i z sukcesem, ale też wspomniałaś o tym, że agent nieruchomości jest trochę właśnie jak terapeuta, jak psycholog. On też musi pomóc klientowi, bo tak naprawdę no, spotkanie z klientami też poniekąd są wyzwaniami. Być może oglądają nas osoby, które zastanawiają się nad zmianą branży, zawodu, być może chcą spróbować swoich sił właśnie w branży nieruchomości jako pośrednik. No i właśnie chciałem zapytać, jakie są kryteria, aby zostać pośrednikiem nieruchomości? Czy trzeba mieć specjalistyczne wykształcenie, przebyć odpowiednie kursy, czy właśnie niekoniecznie? Ja myślę, że najważniejsze jest to, żeby mieć odpowiedni charakter do tej pracy. Czyli trzeba mieć umiejętności interpersonalne, trzeba być wytrwałym, ciągle chcieć się uczyć, ponieważ możemy mieć tutaj osobę, która skończy prawo, skończy architekturę, ale dużo lepsze efekty osiągnie osoba, która jest, nie wiem, na przykład tylko po liceum, tak? To niekoniecznie każde studia przykładają się do tego. Myślę, że najważniejszy jest charakter. U nas w agencji mamy osoby, które są naprawdę różne, skończyły różne kierunki, różne uczelnie i każda odnajduje swojego klienta. Każdy z naszych agentów jest też specjalistą w danym obszarze, tak? Czyli mamy na przykład osobę, która specjalizuje się w sprzedaży mieszkań na Mokotowie, albo osobę, która specjalizuje się w obsłudze kamienic w Warszawie, tak? Więc przede wszystkim trzeba mieć predyspozycje związane z charakterem, trzeba być otwarte, trzeba lubić ludzi. Oczywiście dodatkowe doświadczenie w branży związanej ze sprzedażą jest atutem, ale moim zdaniem najważniejszy jest charakter. Świetnie. I też kilka razy właśnie wspomniałaś o sprzedaży. I też na początku mówiłaś o tym, że pierwsze kroki były właśnie w sprzedaży. I chciałbym właśnie zapytać o ten aspekt, czy właśnie umiejętność sprzedaży jest no, jedną z najważniejszych umiejętności, kompetencji, no, szczególnie w dzisiejszych czasach, czy może jeszcze oprócz właśnie tych predyspozycji, tych kompetencji są też inne, które są ważne, istotne, czy też w branży nieruchomości, ale ogólnie no, w tych czasach, które... Ja myślę, że już po części odpowiedziałam na Twoje pytanie w poprzednim pytaniu, ale tutaj na pewno chciałabym rozwinąć tą kwestię umiejętności interpersonalnych. Czyli jeżeli ktoś chce osiągnąć sukces na rynku nieruchomości, musi być osobą, która chce rozmawiać z ludźmi, chce ich poznawać, potrafi wyczuć ich potrzeby, bo nie każdemu klientowi zależy tylko na cenie. Są klienci, którym zależy na tej opiece, czyli jeżeli jesteś taką osobą, która chce pomagać, potrafi zapytać o potrzeby tego klienta, potrafi zapytać o to, jak może mu pomóc, co może dla niego zrobić, tak? Ale też w branży nieruchomości bardzo ważne jest to, żeby uczyć się na swoich błędach, żeby być konsekwentnym, żeby się nie poddawać, bo najtrudniejsze w pracy na rynku nieruchomości jest pierwsze pół roku pracy agenta. Kiedy on trafia do biura i nie ma swojej bazy klientów, nie ma swojego portfela nieruchomości, kiedy kończy szkolenie, które trwa w różnych biurach różny okres czasu, tydzień, dwa czy miesiąc, dostaje telefon i musi robić cold calling. Tak? To jest taka osoba, często po prostu się poddaje. Słyszy 30-40 razy dziennie, że nikt nie chce współpracować z agentami nieruchomości, bo niestety ta tendencja na polskim rynku występuje, że 90% ogłoszeń w sprawie sprzedaży nieruchomości zaczyna się agenci nie dzwonić. Agentom dziękuję. Więc to nie jest motywujące, a jednak agenci dzwonią na takie ogłoszenia, są w stanie tych klientów przekonać do spotkania, poznają ich i są w stanie zaoferować takie wartości czy taką usługę, która jednak przekonuje tych agentów. Czyli nasze nieruchomości w 90% miały kiedyś napisane: agenci proszę nie dzwonić.
Świetnie. Ula, ja jeszcze mam do Ciebie takie ostatnie pytanie, bo ogląda nas społeczność młoda, osoby, które zastanawiają się nad otworzeniem własnej firmy, własnego biznesu. Jakie rady miałabyś właśnie dla takich osób, które gdzieś z tyłu głowy myślą o tym, aby założyć własną firmę, ale gdzieś też w głowie zastanawiają się, od czego zacząć, jakie potrzebują narzędzi. Więc jakbyś mogła podzielić się właśnie takimi radami właśnie do osób, które początkują, są młode? Ja myślę, że przede wszystkim warto jest znaleźć agencję i mentora, który na początku nas poprowadzi, czyli zapewni nam odpowiednie szkolenie, pokaże nam, jak pracować, czyli trzeba znaleźć takie biuro, które zapewni nam środowisko do rozwoju, do tego, żebyśmy rozwijali siebie, swoje umiejętności, swój charakter, kogoś, kto nam pokaże, jak pracować prawidłowo, ponieważ do mnie trafia dużo osób, które mają na przykład złe nawyki z innych biur nieruchomości. Czyli nie wyobrażają sobie na przykład tego, żeby przekonać klienta do współpracy na wyłączność. Pracowali na umowach otwartych, czyli mają, nie wierzą w siebie, nie wierzą w swoje możliwości, albo nie mieli w ogóle narzędzi, które są na rynku bardzo łatwo dostępne, nie są wcale bardzo drogie, ale na przykład jakieś agencje nigdy z nich nie korzystają, tak? Przyczyny są różne, może nie chcą płacić, może nie znają tych narzędzi, więc takiej osobie, która rozważa zostanie agentem, proponuję to, żeby znalazła dobrą agencję nieruchomości z mentorem, który ją w ten zawód wprowadzi. A jeżeli ktoś chce otworzyć swoją agencję nieruchomości, to proponuję, żeby to było nie po miesiącu pracy, nie po pierwszej sprzedanej nieruchomości, bo może akurat sprzedałeś pierwszą nieruchomość fartem, zrobiło się to szybko, przyszedł pierwszy klient i kupił, a na przykład kolejną sprzedaż za pół roku. To myślę, że przynajmniej kilka lat pracy w agencji, jeżeli będzie ten agent czy agentka odnosiła sukcesy, to wtedy należy pomyśleć o swoim biurze. Z tym, że trzeba sobie też jeszcze zadać pytanie. Bo ja pracowałam jako agent i w pewnym momencie stwierdziłam, ok, otwieram swoje biuro. Oczywiście zrobiłam to z moim mężem, który jest adwokatem, mam dla niego ogromne wsparcie, czyli on zajmuje się tymi sprawami prawnymi, ja sprzedażą i budowaniem agencji. I tutaj od razu powiem, ja nie byłabym w stanie prowadzić tak dużej agencji sama, bez jego dodatkowego wsparcia. Prawo zmienia się cały czas, umowy zmieniają się ciągle, więc tych nowości na rynku nieruchomości jest bardzo dużo. Więc taki agent, który myśli o tym, żeby otworzyć swoje biuro, powinien pomyśleć o też innych aspektach, bo wchodzi nagle marketing, wchodzi szkolenia agentów, wchodzi dział HR, dział prawny, więc taka jedna osoba nagle musi być kilkoma firmami. I prawda jest taka, że ja osobiście prowadzę coraz mniej transakcji sama, coraz bardziej angażuję się w rozwijanie i wprowadzenie firmy, w szkolenie agentów, w uczenie ich tego, jak powinni być obsługiwani klienci. I to jest bardzo trudna praca. Kiedy masz małą agencję nieruchomości, jaką ja miałam 2-3 lata temu, próbowałam oszczędzać, nie wiem, nie outsourcowałam spraw IT, próbowałam robić to samo. Czyli traciłam bardzo dużo czasu na sprawy, na których się kompletnie nie znałam, ale oszczędzałam na tym pieniądze. I ze wzrostem mojej firmy ja coraz więcej rzeczy outsourcuję. Outsourcuję marketing, outsourcuję HR, outsourcuję IT, a skupiam się na rozwoju firmy. Czyli taka osoba, która myśli o tym, żeby otwierać swoją agencję, uważam, że powinna mieć świadomość tego, co wiąże się z otworzeniem własnej agencji. Że to nie jest to, że zatrudni trzech agentów, będą siedzieć na kanapie u kogoś w mieszkaniu i osiągną sukces. Jeżeli ktoś chce prowadzić poważną firmę i osiągnąć sukces, to moim zdaniem nie jest w stanie tego zrobić z kanapy, od siebie w mieszkaniu. A takich agentów jest dużo. Później oni oszczędzają na marketingu, oszczędzają na promowaniu ofert i proponują klientom na przykład sprzedaż nieruchomości za 1%. Tak? U mnie w biurze sprzedaż nieruchomości za 1% jest nierealna. My za 1% nie jesteśmy w stanie odpowiednio wynagrodzić agenta, opłacić wszystkich firm, z którymi wprost współpracujemy i jeszcze na tym zarobić. Tak? Więc myślę, że trzeba wszystko kalkulować. Moim zdaniem lepiej jest być najlepszym agentem u kogoś w firmie, niż słabym agentem w swojej. Super, i myślę, że to jest mega ważne, istotne to, o czym właśnie powiedziałaś, że jednak praca w branży nieruchomości to jest jednak trudna praca. Wspominałaś właśnie o delegowaniu i też o tym, że warto być najlepszym człowiekiem u kogoś w agencji niż słabym szefem w swoim. Tak, bo możesz być dobrym agentem, dobrym sprzedawcą, ale nie będziesz na przykład dobrym team liderem. Nie będziesz miał tych umiejętności zarządzania zespołem.
ale wspaniale byś się sprawdził jako agent, który sprzedaje, który pozyskuje, który obsługuje klienta. Super, Ula. Także mam jeszcze do Ciebie takie już ostatnie pytanie i taką prośbę. Gdzie moglibyśmy Cię znaleźć? Być może osoby zastanawiają się nad zmianą branży, będą poszukiwać pracy, być może u Ciebie. Gdybyś mogła powiedzieć, w jakich mediach społecznościowych możemy Cię znaleźć? To ja jestem osobą bardzo aktywną na Instagramie, więc jeżeli ktoś z Was ma jakieś pytania, to zapraszam bardzo serdecznie do mnie na Instagram. Na pewno gdzieś mnie podlinkuję, żeby było łatwiej znaleźć. Ale jeżeli obserwują Ciebie bądź mnie, jak jesteś agenci, którzy już pracują w jakichś nieruchomości, a mają problemy, potrzebują dodatkowego wsparcia, to ja bardzo chętnie też zaproszę na takie dodatkowe spotkania, które prowadzę, nawet bezpłatnie. Jeżeli mogę komuś pomóc i kogoś wesprzeć, zmotywować dodatkowo, to ja też ten wkład w branżę nieruchomości, w rozwój osób bardzo chętnie robię. Super, także poniżej damy link do Instagrama Uli, ale też inne media społecznościowe, abyście mogli sprawdzić także inne kanały komunikacji. Także Ula, dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę i też za przyjęcie mojego zaproszenia. Także super, jeszcze raz bardzo, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ci bardzo. A Was, kochani, zapraszam do kolejnych materiałów, gdzie będziemy rozmawiać z przedsiębiorcami, ekspertami, specjalistami w swoich dziedzinach.